Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Ostatnia sesja odbyła się 21 stycznia. W ostatnim czasie, jak Państwo pewnie zauważyli, ruszyły prace w Pięknej Górze przy moście. Tam trwa wycinka drzew, przygotowania do inwestycji, rozbiórki starego mostu i nowego. Inwestycje realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Naszym wkładem w to, że jest ta inwestycja, było to, iż zabiegaliśmy o wykreślenie tego mostu z rejestru zabytków ze skutkiem pozytywnym. Udało nam się wykreślić, także dokumentacja uzyskała wszelkie wymagane uzgodnienia i może być ta inwestycja teraz realizowana. Jest na etapie akurat przetarg ogłoszony na wyłonienie wykonawcy. W warunkach przetargowych tam do końca czerwca najpóźniej ma zostać wykonana już ta inwestycja. Przyszłego roku 2018. I w trakcie inwestycji będzie też wykonany most tymczasowy, tak żeby umożliwić ruch pojazdów na tym odcinku. Takim nowym elementem, który Państwo może teraz mogą zauważyć na naszych tutaj projektorach, jest wykonana nowa szata graficzna i system CMS strony internetowej Urzędu Gminy. Adres ugg.pl. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z szatą i z układem menu. Jest on zdecydowanie różny od poprzedniego, bo to już jest nowej technologii wykonane ze wszystkimi wymaganymi tutaj już przez prawo warunkami, gdzie trzeba też to umożliwić zwiększenie ostrości, czy poruszanie, czy zwiększenie też liter. Ja Państwu tak tylko pobieżnie pokażę teraz funkcjonowanie tej strony. Tutaj w banerze górnym wyświetla nam się film promocyjny, też nowy, który po prezentacji strony Państwu przedstawił. Film ten prezentuje i reklamuje ścieżki, głównie ścieżki rowerowe w naszej gminie, które są i które w najbliższej przyszłości również będą powstawały, bo mamy projekty na realizację tych inwestycji, między innymi, jak Państwo wiecie, poprzez Wielkie Jezioro Mazurskie, Wielką Perlę Mazurską, ponad 300-kilometrową, obejmującą kilkanaście samorządów. W górnej belce menu można, proszę Państwa, zobaczyć nasz numer telefonu, adres mailowy, można przejść na zakładkę ePUAP i również komunikować się w ten sposób z Urzędem Gminy. Można przejść na WIP Urzędu Gminy, a po prawej stronie na Facebook Urzędu Gminy oraz Gminy, a także na nasz kanał YouTube. Tutaj, proszę Państwa, są publikowane sesje Urzędu Gminy oraz komisje i innego rodzaju materiały, które są tworzone przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Poza tym na stronie również mamy artykuły, między innymi też i z obrad sesji, z wydarzeń, które są w naszej gminie, a także z działań, które prowadzimy. I informacji, które przedstawiamy mieszkańcom. Z ostatnich tutaj dni jest informacja skierowana do osób fizycznych z terenu gminy o możliwości pozyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii, na termomodernizację. Zachęcam Państwa do przeczytania szczegółowego akurat tego artykułu, ponieważ w tym momencie będzie można składać wnioski o dofinansowanie. Poza tym, proszę Państwa, w Układzie Bocznym widzimy inne artykuły. Mamy również ogłoszony konkurs na przedsiębiorcę roku 2016 i istnieje możliwość teraz głosowania za pomocą sondy internetowej na wytypowane trzy przedsiębiorstwa, które będą walczyły o tytuł przedsiębiorcy roku gminy Giżycko roku 2016.
Pytanie, panie wójcie, przedsiębiorca roku ma być zameldowany w gminie, czy firmę ma prowadzić? Firma ma być na terenie gminy i tutaj mają być odprowadzane podatki. Także już... Przepraszam, chodzi o to, że firma jest w gminie, a zameldowanie przedsiębiorcy gdzie indziej, to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Dziękuję. Proszę państwa, na stronie tej, jeżeli wejdziemy niżej wejdziemy znowu do menu górnego, odświeżymy sobie stronę. Niżej mamy artykuły, aktualności, zakładki, które nas by mogły zainteresować, referaty, jakie mamy w Urzędzie Gminy. Każdy referat później ma swoje zakładki, które mogą dotyczyć mieszkańców i osoby zainteresowane z zewnątrz. Jest również w dolnej części kalendarz wydarzeń i imprez w gminie. Tutaj wskazując daną datę, pojawia nam się komunikat, co akurat w tym dniu jest planowane, bądź co też było. Na przykład 25, teraz w sobotę, jest planowany turniej piłki siatkowej mężczyzn o Puchar Górka Gminy Wyżycko, na który też zapraszam. Jeżeli wskażemy akurat to wydarzenie i klikniemy lewym myszki, to pojawi nam się artykuł już, gdzie mamy wskazane miejsce wydarzenia. Tu jest akurat plakat, ewentualne załączenie. Tak funkcjonuje tutaj w tym obszarze ta strona. Ale mamy jeszcze informacje o ścieżkach, pogodę i atrakcje turystyczne oraz fotorelacje. W panelu jeszcze bocznym, który tutaj pominąłem na górze, jest menu odnoszące się do katalogów, do mapy gminy, która otworzy się w nowej zakładce i tu już kiedyś państwu pokazywałem, wprowadziliśmy możliwość też przeglądania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest też rozkład jazdy autobusów i kamera online z Gilkas za amfiteatrem. Można zobaczyć, jak teraz wygląda jezioro Niegocin i że jeszcze jest skutelowy. Wracamy do zakładki. Zachęcam państwa do zapoznania się z całym układem strony i korzystania z informacji, które publikujemy, gdyż jeżeli się tylko pojawiają jakieś możliwości naboru dla mieszkańców, to staramy się to też przekazywać poprzez m.in. tę stronę. A jeżeli jest więcej informacji takich drobnych, to przeważnie są publikowane na stronie facebookowej Urzędu Gminy bądź też Gminy Giżycko. Teraz jeszcze chciałbym pokazać państwu nowy spot reklamowy, który jest właśnie banerem tej strony głównej. Kilka minut obejrzyjcie sobie państwo i wysłuchajcie reklamy naszej gminy. You there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance to throw away your cares. Take a bus or a plane, it don't matter where. This day is ours, and you and I will bring the sunshine. Oh, yeah. Everywhere we go, everywhere we go. Everywhere we go, everywhere we go, everywhere we go, everywhere we go.
jak Państwo zauważyli, poprzez ten film, spot reklamowy, mamy szereg pięknych miejsc w naszej gminie, możliwości korzystania z dróg, ścieżek rowerowych, ale myślę, że w najbliższej przyszłości tych ścieżek nam też będzie przybywało, dlatego że przechodząc już do kolejnej informacji, kończymy projekt budowy, budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych. I ten projekt zawiera budowę ścieżek o długości 15 km aż od Nowych Soldan za kąt w stronę Rudy. Teraz będę poszukiwał też możliwości znalezienia dofinansowania na wykonanie tego projektu. Tak jak już Państwu wcześniej wspomniałem, również są zaawansowane już działania, jeżeli chodzi o mazurską pętlę rowerową, gdzie również przez naszą gminę mamy ciąg rowerowy. I tu muszę Państwu jeszcze dodać, że troszeczkę zmieniliśmy tam sposób tworzenia ścieżki i na przykład w Dobie wskazaliśmy, że poprzez miejscowość będzie ciąg pieszo-rowerowy, żeby nie wyznaczać tylko miejsca na wąskim asfalcie na rower i oznakowanie, ale zrobimy, jeżeli ten projekt będzie już realizowany, to on zakłada ścieżkę pieszo-rowerową. Także w innych miejscowościach to różnie troszeczkę inaczej wychodzi, bo to w zależności od warunków danej miejscowości czy też danego obszaru. W minionym okresie od ostatniej sesji byłem ponad tydzień czasu też na urlopie, ale po powrocie z urlopu miałem bardzo czas intensywnej pracy. Z innymi uczestniczyłem w spotkaniu z przedsiębiorcami oraz panem burmistrzem, podczas którego rozmawialiśmy na temat skutków przyjazdu tutaj na nasz teren żołnierzy NATO. Tam były też różnego rodzaju zapytania przedsiębiorców i udzielałem odpowiedzi. Gmina Giżycko partycypowała w kosztach organizacji pierwszej zimowej inscenizacji walk w Lesie Miejskim, gdzie 4 lutego było bardzo fajne wydarzenie. Pierwszy raz zimą, mam nadzieję, że to się wpisze w kalendarz już na stałe, tego rodzaju impreza, bo to jest poszerzenie naszej oferty turystycznej, reklamowej w okresie zimowym do turystów i osoby zainteresowane wypoczynkiem w naszym regionie, ale w tym roku było też bardzo wielu mieszkańców miasta i gminy na tej imprezie. Podczas trwania tych wydarzeń w lesie mieliśmy tutaj przyjemność też gościć delegację z obwodu kaliningradzkiego, z gminy, z którą nawiązałem współpracę i poszukujemy możliwości złożenia wspólnego wniosku na dofinansowanie z programu Polska-Rosja. Określamy teraz wspólne płaszczyzny, jakie są w naszym zainteresowaniu. Ja dążę do tego, byśmy napisali projekt, który mógłby zawrzeć dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej w naszej gminie, ponieważ jest duża potrzeba rozszerzenia tej sieci, ponieważ gmina nasza niestety nie jest w pełni skanalizowana. Przyjąłem w Urzędzie Gminy grupę młodzieży kreatywnych z Wilka, z prowadzącą osobą, z trenerem. Przyszli z podziękowaniem za pomoc gminy w wyjeździe do Chin. Osiągnęli ogromny sukces, proszę Państwa, są mistrzami i tutaj naprawdę należą się gratulacje wszystkim uczestnikom i trenerom również, bo poświęcili wiele godzin pracy, by móc osiągnąć sukces tam poza granicami naszego kraju. Teraz też złożyli wniosek o dofinansowanie wyjazdu na Międzynarodową Olimpiadę Kreatywności, która w tym roku odbędzie się we Wrocławiu w miesiącu marcu. I z funduszy, z budżetu gminy udostępnimy im możliwość dojazdu i powrotu autobusem na tę olimpiadę. Tak też jak w tamtym roku zrobiliśmy. Zorganizowałem spotkanie z nauczycielami gimnazjum z Wilka, z Izby Strego. Rozmawialiśmy na te trudne tematy wprowadzania reformy oświaty, która dotyka wszystkie gimnazja. No, reforma oświaty zakłada wygaszanie gimnazjum i wprowadzenie szkół podstawowych. A ponieważ nasza gmina jest bardzo
specyficzna pod tym względem, ponieważ bardzo wielu uczniów do gimnazjum w Wilkasach dojeżdżało z miasta. Teraz po wprowadzeniu oferty reformy nie będzie takiej możliwości. W związku z tym będziemy mieli dużo mniej uczniów, przez to też i oddziałów, klas. A to związane jest też z zmniejszeniem ilości etatów. Sytuacja jest bardzo trudna. Szukam możliwości rozwiązań. Tu miasto i powiat borykają się z podobnymi problemami, z tym, że reforma oświaty zakłada zwiększenie oddziałów w szkołach średnich. Dlatego w 2019 roku w liceach ogólnokształcących, w szkołach średnich przybędzie jeden rocznik. Wówczas to tam będzie zapotrzebowanie na etaty dla nauczycieli. W sali konferencyjnej przyjąłem prawie całe grono pedagogiczne ze szkoły podstawowej z Wilkas. Grono tutaj pedagogiczne zgłosiło się do mnie na rozmowę, ponieważ jest zaniepokojone narastającym konfliktem w szkole. Państwo mają już też tutaj pokłosie tego konfliktu, bo niestety wpłynęły skargi na panią dyrektor i konflikt wewnętrzny szkoły jest rozszerzany na kolejne organa. Próbowałem podjąć tutaj negocjacje, mediacje wręcz, proponując wspólne spotkanie w małym gronie trzech osób, które są w tym konflikcie najbardziej spolaryzowane, ale niestety no nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem i nie ustaliliśmy terminu takiego spotkania. A obserwując to, co się teraz dalej dzieje, no to wygląda na to, że ten konflikt jest jeszcze w fazie eskalacji. No mam nadzieję, będę podejmował wszelkiego rodzaju możliwe działania, by załagodzić to, bo nie w interesie organu prowadzącego, a przede wszystkim nie w interesie dzieci i rodziców jest prowadzenie takiego konfliktu, jest utrzymywanie. To jest ze szkodą, trzeba od razu powiedzieć, bo dla szkoły, że to się tak dalej to odbywa i rozszerza. Proszę Państwa, moim zdaniem trzeba będzie podjąć tutaj jeszcze bardziej zdecydowane działania, może jeszcze nie wiem jakie, tak żeby załagodzić to i żeby szkoła dalej mogła funkcjonować i nie odbijało się to na poziomie nauczania. Zwołałem zebranie mieszkańców sołectwa Kożuchy Wielkie w związku z wnioskiem potencjalnego inwestora o możliwość budowy kurnika na 36 tysięcy kur, które będą mieszkami. Te kury mają być odchowywane w systemie 24-tygodniowym, czyli co pół roku zmiana wywożenie tych kur. Przedstawiłem na zebraniu informacje o planowanej inwestycji. Pojawił się też inwestor, który mówił o tej planowanej inwestycji. Planowana inwestycja budzi duży niepokój mieszkańców, dlatego właśnie chciałem, żeby była taka konfrontacja i rozmowa potencjalnego inwestora z mieszkańcami, by móc sobie powiedzieć, jakie są obawy, jakie zagrożenia i które z nich są realne. Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym Mazurskiej Pętli Rowerowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach. Ustalaliśmy formę prowadzenia inwestycji na terenach czy nieruchomościach należących do starostwa powiatowego. Powiaty są w takiej sytuacji, że nie deklarują wkładu, nawet możliwości udzielenia wkładu własnego na budowę ścieżek rowerowych, ponieważ mają trudności finansowe i we wszystkich prawie tutaj gminach istnieje ten sam problem i gminy przejmują na siebie ciężar finansowy budowy tych ścieżek i utrzymania później trwałości projektu. Teraz jest kwestia tylko przygotowania odpowiedniego porozumienia i projektu uchwały, co też prawdopodobnie będzie miało miejsce na następnej sesji. Ponieważ tutaj pan wicestarosta Rzeczewski, z którym się też spotkałem ostatnio w tej sprawie, bo sprawa jest już zaawansowana, jeżeli chodzi o terminy i ustalenia, też przygotowuje taki projekt porozumienia, który będę Państwu tutaj później jeszcze prezentował. Myślę, że uchwała będzie na następnej sesji.
Uczestniczyłem w spotkaniu w Urzędzie Miasta z wiceburmistrzem Romanem Łączyńskim, panem właśnie wicestarostą Brzeskim, z panią Wójt Miłek. I tam również dyskutowaliśmy o tej planowanej inwestycji budowy ścieżki rowerowej przez wszystkie nasze gminy i miasto. Uczestniczyłem w konferencji wojewódzkiej pod tytułem Wzmacniamy polskie rolnictwo, przeprowadzonej podczas warmińsko-mazurskiej wystawy zwierząt hodowlanych w Ostródzie. Expo Mazury, w Expo Mazury uczestniczyli też nasi rolnicy chętni na wyjazd, gdzie gmina Giżycko zorganizowała taki wyjazd dla wszystkich chętnych. Tutaj osobą zaangażowaną bardzo był pan Marian Ruski, za co bardzo dziękuję, że przewodniczący wyjazdu. Tak, taką listę zorganizował i dopilnował, żeby wszyscy mogli tam skorzystać z tej wystawy. A naprawdę, powiem państwu, byłem pod wrażeniem wielkości pomieszczeń i ilości sprzętu, jaki tam można było obserwować. Nie tylko sprzętu, bo tam też była możliwość obejrzenia wystawy różnego rodzaju zwierząt i nawet na bieżąco podpisywania jakichś umów czy do dokonywania transakcji. Osobiście też kupiłem kilka rzeczy drobniejszych, które przywiozłem do domu małżeńcy. Bardzo się podobało. Proszę państwa, od 13 marca do 11 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia przyjmowanie wniosków o przyznanie nawet 100 000 złotych premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Jeżeli ktoś ma działalność rolniczą, a chce jeszcze dodatkowo pozarolniczą, w tym okresie może starać się o tego rodzaju premię. To też publikujemy na naszym Facebooku i próbujemy mieszkańcom przekazać, by korzystali ze środków pomocowych, które rozwiną ich tutaj te gospodarstwa rolne. Brałem udział w balu charytatywnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Spytkowo w hotelu Tajty. Piękna, proszę państwa, impreza do białego rana, ale i bardzo pożyteczna. Dzięki temu balowi, na którym było 178 osób, szkoła pozyskała kwotę 14 754 zł. I ta cała kwota jest przekazana na wyjazd dzieci na wycieczkę. Także bardzo ładna inicjatywa, a i też miła. W tym balu uczestniczyła też pani senator, pani Małgorzata Kopiczko i również była patronem tej imprezy. Odwiedziła nas urząd pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pani Anna Skaz. Rozmawialiśmy w sprawie podpisania porozumienia dotacji i realizacji programu socjalnego. W wyniku tego porozumienia Gminny Zakład Komunalny będzie miał, mógł zatrudnić dwie, trzy, może kilka kobiet do prac w swoim zakładzie. Brałem udział w zebraniu wiejskim w Bystrym, zorganizowanym przez pana sołtysa, gdzie mieszkańcy w pewnym zakresie zmienili zadania z Funduszu Sołeckiego realizowane w tym roku. Przeprowadziłem wizytę pomieszczeń gimnazjum w Wielkasach. Wizytacja była w obecności pana dyrektora, pani dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Wilkasach i pani Renaty Janowskiej. Analizowaliśmy możliwość wykorzystania tych pomieszczeń po wygaszeniu już gimnazjów. Tam mają bardzo dobrze wyposażone sale, przygotowane do prowadzenia zajęć z uczniami z gimnazjum, bądź też klas starszych ze Szkoły Podstawowej. Ale też jest sala, która była wcześniej wykorzystywana, w której przebywał oddział przedszkolny i ona jest typowa, jeżeli chodzi o wyposażenia czy warunki umieszczenia oddziału przedszkolnego, ponieważ ma dodatkowe zaplecze, w którym jest również pomieszczenie łazienki i ubikacje małych rozmiarów, przystosowane do dzieci w wieku 4-3 latka. Uczestniczyłem w spotkaniu z rodzicami uczniów z gimnazjum w Wilkasach. Przedstawiłem rodzicom informacje o reformie oświatowej, jak ta reforma będzie realizowana w naszej gminie. Kolejne zebrania z rodzicami uczniów
naszych szkół są zaplanowane w najbliższym czasie, także myślę, że odwiedzę wszystkie szkoły, by móc bezpośrednio skontaktować się z rodzicami i przekazać im informacje o tej reformie. Zorganizowałem spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z panią Sylwią Jaskulską, członkiem zarządu. Rozmawialiśmy na temat ostatniego programu, ostatniej mili, który zakłada wdrożenie internetu szerokopasmowego. Jesteśmy ujęci w tym programie. Właśnie potencjalni operatorzy złożyli swoje wnioski o dofinansowanie na budowę tej ostatniej mili. Jeszcze nie mamy szczegółowej informacji, jakie jest rozstrzygnięcie, ale mam nadzieję, że to też obejmie naszą gminę i będziemy mogli cieszyć się dobrodziejstwem internetu szerokopasmowego dostarczanego przez światłowody. Uczestniczyłem w otwartych mistrzostwach gminy Giżycko w narciarstwie alpejskim i snowboardzie w ośrodku Okrągłe. Mamy naprawdę tutaj niedaleko fajny ośrodek. Stok jest bardzo łagodny, aczkolwiek trzeba uważać na kontuzje, bo jest i możliwość kontuzji nawet przy tak łagodnym stoku. Brałem udział w naradzie rocznej Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku, gdzie szczegółowo przedstawiono analizę wydarzeń, wypadków na terenie naszego powiatu oraz ilość interwencji. Nasze OSP i Spytkowo, i Kamionki są naprawdę bardzo aktywne, jeżeli chodzi o ilość wyjazdów. Spytkowo jest w czołówce, jeżeli chodzi o nasz powiat, ale i Kamionki też mają coraz więcej interwencji i realizują prawidłowo swoje zadania. Uczestniczyłem również w zebraniu zorganizowanym przez OSP Spytkowo, gdzie przedstawiono sprawozdanie roczne i przeanalizowano możliwości rozwoju czy działań dalszych OSP w Spytkowie. Zespół Szkół nr 1 w Giżycku zorganizował 11. Festiwal Piosenki Europejskiej, gdzie też byłem jako widz, nie wykonawca, ale muszę Państwu powiedzieć, że zwycięzcą tego festiwalu została uczennica gimnazjum z Wilgas, za co jej gratulowałem i życzyłem dalszych sukcesów. W ostatnim czasie, proszę Państwa, dokonaliśmy sprzedaży działki numer 21/4 o powierzchni 533 m2 położonej w miejscowości Wilkasy za kwotę 88 550 zł netto. Kolejną działkę sprzedaliśmy o numerze 21/5 o powierzchni 497 m2 położonej również w miejscowości Wilkasy za kwotę 92 619 zł netto w Zalesie. Poza tym sprzedaż była bez przetargu dla użytkownika wieczystego. Działka nr 779 o powierzchni 435 m2 położonej w miejscowości Wilkasy za kwotę 9240 zł netto. Nabyliśmy również działkę numer 1/35 o powierzchni 723 hektary położoną w miejscowości Bogaczewo za kwotę 3000 m2. Przepraszam, jest drobna pomyłka, przejęzyczenie. Za kwotę 3022 zł, przeznaczona pod drogę. Jest to ta działka, która położona jest za Kozinem. Połączenie drogi między Kozinem a Skopem. To było przedmiotem uchwały kilka miesięcy temu. Tam była wyjeżdżona droga, ale wyjeżdżona po polu prywatnym i trzeba było uregulować to poprzez usankcjonowanie prawne. Chodzi o naszego mieszkańca, naszej gminy. Tak, dokładnie. Gdzie jest jemu bliżej do gminy Rynk. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu Witowi za ciekawe sprawozdanie.